Cześć! Do zestawu naszych autorskich funkcjonalności automatyzujących pracę w SolidWorksie dodaliśmy właśnie generator kodów kreskowych. Makro umożliwia wygenerowanie liniowych kodów kreskowych, m.in. w standardzie kodu 39, 128, EAN, UPC, jak i kodu 2D, QR, PDF 417 oraz Data Matrix. Pliki graficzne z kodami zapiszesz z zaplanowaną nazwą w folderze Barcodes przy pliku komponentu lub we wskazanym folderze. Wybierzesz rodzaj kodu, zdefiniujesz jego rozmiar, ale również wymiary pliku PNG. W przypadku kodu QR skonfigurujesz rozmiar, korekcję oraz wersję. Co możesz zakodować? Wszystko to, co Macrosolid pobiera, analizuje i przetwarza podczas swojej pracy. Od nazwy pliku, konfiguracji. Opisu komponentu, ścieżki do pliku modelu, rysunku, ścieżki do pliku DXF, PDF po informacje zawarte we właściwościach dokumentu. Kodowaniu może podlegać również zdefiniowany przez Ciebie ciąg informacji złożony z poszczególnych danych rozdzielonych separatorami. Kody wykorzystasz m.in. w raportach wygenerowanych za pomocą makra excelbomb 2 WordReport, Report. DRW Report. Możesz również umieścić kody na rysunkach za pomocą makra Pick Control. Jeżeli jesteś zainteresowany funkcjonalnością zintegrowanego z SolidWorksem generatora kodów kreskowych, zapraszam do kontaktu. Michał Karpiuk, ADKSolid.